Hej, witam wszystkich, z tej strony Razem i zapraszam na kolejny odcinek mojego poradnika do gry Sekiro Shadow Die Twice, czyli Cień umiera dwa razy, bądź też dwukrotnie, jak grać, aby nie oszaleć. No i w ostatnim odcinku pomogliśmy tutaj temu łysemu panu w koralach dostać się do właśnie tej iluzorycznej krainy, no i skończyliśmy tym samym jego questa. I tutaj po drugiej stronie mamy jeszcze jednego mnicha, który nam wtedy pomógł załatwić te małpy. Zobaczymy, czy coś jeszcze powie, bo ostatnio z nim nie rozmawialiśmy. Wish to remain here, free from distraction. I ask that you leave quietly. Co jeszcze nam powiesz? Why Kotaro? Nie, czyli tyle. No i tutaj już, jak widzicie, Kotaro zostawiamy. No i tej lokacji też już nie mamy co szukać, więc idziemy i raczej już tutaj więcej nie wrócimy. Także byliśmy tutaj pierwszy, no może nie pierwszy, ale trzeci i ostatni raz. No już tutaj więcej nas nie będzie. Możemy też pogadać z tym boskim potomkiem, tym drugim, może da nam znowu ryżu. O właśnie. No i fajnie, dostaliśmy ryż znowu. No i fajnie. Dobra, czyli tak, że zdobyliśmy też ryż. No i teraz tak naprawdę jedną rzeczą, którą sobie zrobię, to zmienię sobie to narzędzie protezy, bo ono jest raczej dość słabe. Tylko sobie zobaczmy, mamy tutaj żłobione ostrza i subimaru. To może sobie weźmy jeszcze sprężynową petardę. Okej. No i chyba jesteśmy teraz najlepiej. Chociaż to subimaru też sobie wywalę i wezmę sobie kującą włócznię. O, tak mi się bardziej podoba. Dobrze, no i teraz pamiętacie, ostatnio doszliśmy do tego kanionu wielkiego, gdzie była ta, do zatopionej doliny, gdzie na końcu była ta małpa, jak pamiętacie. I udamy się, myślę, właśnie w to miejsce, gdzie była ta małpka. Tylko nie będziemy jeszcze z tą wielką małpą walczyć, tylko pójdziemy sobie w zupełnie drugą stronę, żeby sobie przejść tam lokację, która jest właśnie poniżej. Jak widzicie, tutaj jest ta małpa, a my sobie pójdziemy teraz w dół. A jeszcze tutaj możemy porozmawiać, bo tu jak widzimy się babcia przeniosła. No. Okej, możemy jej oczywiście dać ryż. No doubt. Oh, tell me what you see. If it's dried fruit you're after, make the monkey dance. If it's dried fruit you're after, become a trainer of monkeys. Make the monkey dance. Make a monkey. Okej, tak więc jak widzicie, kolejna zagadka. No i my musimy się tutaj dostać w dół, także zobaczymy, czy tak nam się uda. No chyba tak, bo jak widzicie, tutaj na dole jest przedmiocik nawet. No, troszeczkę życia nam odebrało, ale tragedii wielkiej nie ma i dostaliśmy balon duszy Malibo. Czy tutaj gdzieś się... Oj, no niestety przesadziłem, aż tak daleko nie doskoczymy. A, tutaj możemy przez to przejść. No, nie zauważyłem tego na sam początek, ale to nic. No i teraz, jak widzicie, jesteśmy w dole. Tam na dole też jest trucizna, także trzeba będzie ostrożnie się poruszać. Najlepiej to się będzie chyba już wyleczyć od razu. No i dobra. Jesteśmy na dole. Trzeba będzie uważać, bo jak widzicie, są tu przedmioty, ale tutaj też trucizna jest, która nas powolutku będzie zarażać. No dość wolno ona zaraża, to prawda, ale no nie można sobie pozwolić na to, żeby nas złapała do końca. Dobra, ciężka sakiewka. Okej. Sakiewki zawsze z chęcią weźmiemy. No jak widzicie, no na spokojnie, dość powoli się to wypełnia. Dobra, i na razie idziemy tutaj, no szukamy tych suszonych owoców. Jak widzicie, już jest małpka. I to jest inna małpka niż wcześniej. Ona jest dość troszkę silniejsza od pozostałych małp. Jak widzicie zresztą, że... Trochę ciężko jej życia odebrać, ona też trochę bije. Oj, no tutaj nie chcę być raczej w tym. Ale zaraz ją tutaj pokonamy. A teraz my troszkę pouderzajmy ją może.
No już prawie. No dawaj. Oż ty trafiła nas, no patrzcie, no. Dobra, ale mamy ją w końcu. W końcu Jona padła i dostaliśmy za nią żółty proch. No, była troszkę silna, ale daliśmy sobie radę, dostaliśmy kolejnego cukierka. No i musimy iść dalej. Jak widzicie, mamy kolejnego kupca. Mamy też ziarno pęknięcia, zobaczmy co on tym razem sprzedaje. Dobra, co możemy od ciebie kupić? Pokaż nam. Mamy zieloną tykwę, czyli taką, co leczy zatrucia. No, jest to dość fajny przedmiot, ale na razie nas nie stać. Mamy tylko 73 pieniądze. Także dość mało. No, szkoda też wydawać chyba tych naszych... Chyba też szkoda właśnie wydawać tych naszych sakiewek, ile my ich mamy. No niby dość dużą ilość, ale na razie nie będę tego używał. Ja później sobie pozbieram tak jak zwykle i kupię to w międzyczasie, pomiędzy odcinkami. Dobra, tutaj w dół na razie nie schodzimy jeszcze, bo chcielibyśmy sobie przejść tutaj. O, tutaj bym walał po drzewach i zdecydowanie... O właśnie, może tak nawet. Oj, ale nie aż tak. Dobra, tutaj sobie przejdźmy. No tu jak widzicie są kolejne małpki. A jest znowu ta biała. Czy najpierw by było ją z góry wziąć? No chyba się nie uda tak łatwo. A jak widzicie, tutaj tych małp jest naprawdę sporo. Także też tą zabijemy tak jak trzeba. No tyle dobrze, że te małe małpy to naprawdę padają dość prosto. Tylko teraz tą dużą małpkę załatwić. Jeszcze tam jest jedna mała. No patrzcie no. Dobra, zabiły nas. Ale to nic, odrodzimy się zaraz. No i wrócimy do walki. Nie fajnie było, jakby się właśnie ta troszkę obróciła. To my ją tu zaraz może po cichu walniemy. Jednak nie. Nie udało się. No tam chociaż zabijemy. Mogliśmy ją wziąć do pomocy. Ale już trudno. Oj, żebyśmy tutaj nie zginęli, tylko wyleczmy się. Dobra, ładnie, trafiliśmy ją. No i napieramy. O ty gnoju, trafiła nas. No nic. Dobra, my też ją trafiliśmy, no i chyba ginie w końcu. Bardzo ładnie, załatwiliśmy ją, żółty proch dostaliśmy. Zbierzmy z nich przedmioty. No niestety małpy nie dają, jak widzicie, złota, co jest dość smutne. No ale trudno, się mówi. Okay, dużo też nie straciliśmy. No jedno życie tak naprawdę można by rzec, ale mamy go dość dużo. W sensie na tych odrodzeń mamy jeszcze dwa pełne, więc idealnie by było na małpkę teraz to misia, ale no stwierdziłem, że pójdziemy rzeczywiście potem, więc na razie się pobawmy tutaj. Balon duszy Mibu, spoko. No i jak widzicie, chyba stąd to tyle. Wszystkie przedmioty pozbierane. Także możemy wracać. Znaczy wracać. No w sumie tak, w sumie to wracać w tamto miejsce, gdzie byliśmy tam przed chwilką. I tam w dół sobie teraz pójdziemy. Dokładnie tutaj. O, tam tykwę sobie na razie darujemy. No i chodźmy w dół, zobaczmy co tu będzie. No jak widzicie, dość ciemno. Tutaj też na pewno będą na nas jakieś niespodzianki czekały. No mamy przede wszystkim odtrutkę w proszku. Patrzcie, już się pojawiły duchy. Odradzam wam z nimi walczyć, bo chyba i tak im żadnych obrażeń nie możemy zadać. Dopiero jak będziemy mieli boskie konfetti założone. A szkoda naprawdę boskie konfetti na tych przeciwników tutaj tracić, już wam mogę powiedzieć. W ogóle niedługo możemy sobie pójść na tego przeciwnika, co wam pokazywałem. Jeden taki na początku gry. Myślę, że teraz już będziemy w stanie go załatwić. Właśnie do niego potrzebne jest boskie konfetti. A zobaczcie, kogo my tutaj mamy znowu. Kolejny biały wąż. No zapytacie się, który to już z kolei. No trzeci będzie. Jednemu rozwaliliśmy oko.
Drugiego zabiliśmy, a tu jeszcze trzeci, także naprawdę dużo tych wężyków. Jeszcze nas zatruły te cholerki. Jakby tak nie mogę za dużo zrobić w tamtym miejscu. Trzeba będzie tą odtrutkę sobie wziąć. Weźmy sobie odtrutkę w proszku i użyjmy sobie. Możemy też użyć w sumie granulki, dlaczego by nie. O, tutaj zepadła jaszczurka. No, chodź tutaj jaszczurko, co tak uciekasz? Ładnie, poszło. I czy my tutaj przejdziemy? Przeciśniemy się? Przeciśniemy się, spoko. Gdzie jest wszędzie ten wąż. I chyba go uderzyłem, bo zobaczcie jak się zdenerwował, więc ja sobie troszkę ucieknę. I poruszył, wszędzie się ta sprawia trucizna, tak? No chyba niestety tak. Tutaj znowu niestety tego węża walnąć. Jak widzicie, on jest tutaj dość agresywny. Tak samo, że pełno jest tutaj tych jaszczurek. O, ale żeśmy polecieli. Tu znowu ten wąż atakuje. O, nie wiem, gdzie jest ta jaszczurka. A, tutaj. Chodź tu. Dobra, zatkana. Dobra, ile się nie mylę, to chyba ostatnia, co? Tam byśmy chcieli doskoczyć. Dobra, odtrutkę poprosimy. A ten wąż nas na razie nie widzi, co jest o tyle dobrze. Ale zauważyły nas duchy, no patrzcie. Sprytne, nie spodziewałem się ich tutaj. Dobra, trzeba stąd spadać. Tutaj te duchy nie żartują, ewidentnie. Jeszcze jedna jaszczurka. Tutaj kolejna. O, i to jest znowu te duchy. W sumie jestem ciekawy, czy można w ogóle je walnąć. No coś tam można niby je walnąć, ale widzicie jak to ciężko idzie. Moim zdaniem szkoda w ogóle czasu na nich i lepiej iść dalej. Także robimy to, idziemy dalej. No i tutaj jak widzicie już jest głowa węża. Także tutaj już nas widzi. No jak tutaj przejść? No najlepiej będzie tędy. Boczkiem przelecieć. Oj. Dobra, bym poleciał za bardzo aż. A tutaj musimy wejść. No tutaj jest tyle plus, że tu jest naprawdę bardzo ciemno i on póki co nas nie widzi w ogóle. Tutaj w ogóle małpka się boi i tutaj możemy zrobić tą tańczącą małpę, właśnie o to chodziło. I zobaczcie, ona teraz będzie sobie tańczyć. I zobaczcie, poleciała. I ona teraz będzie tańczyć i właśnie triggeruje nam tego przeciwnika i my teraz możemy szybciutko przedostać się tutaj. I jak widzicie, udało nam się przejść. On was w ogóle nie widział, ten wąż. Można to też było zrobić na chama, też by dało radę zrobić, ale by było zdecydowanie ciężej. A tak to już właśnie mamy tego węża tak naprawdę z głowy i tutaj będziemy mieli te suszone owoce. Wysuszone wnętrzności węża. Serce wielkiego węża, wielki wąż jest bogiem tych ziem, a serce jest ponoć tam, gdzie mieszka dusza. Choć kształt przywodzi na myśl Persymonę, są to w istocie czerwone trzewia boga, najwyraźniej mieszkańcy zatopionej doliny oddają im część, uważając, że jest w nich sam Bóg. Także jak widzicie, dostaliśmy to. Teraz pytanie, jak się stąd wydostać, co? Ten wąż nam blokuje drogę. I teraz chyba nam się coś otworzyło, jak widzę. Albo cały czas było otwarte. No, chyba cały czas było otwarte. Ja po prostu tutaj niepotrzebnie go w ogóle biję, tego węża. Bo jemu raczej nic już nie zrobimy. Jednego już zabiliśmy i tak. Okej, tutaj mamy przedmiocik. Boskie konfetti. No, to jest idealny przedmiot. Jak jeszcze go nie używaliśmy, ale uwierzcie, że się naprawdę, naprawdę przyda. Okej, tutaj do góry. No i wychodzimy z tej jaskini. I teraz już tak naprawdę możemy iść dalej. A i zobaczcie, jesteśmy w głębinach Waszynie, czyli w zupełnie nowej lokacji.
którą sobie oczywiście zrobimy. Tutaj do tej lokacji w ogóle można wejść z dwóch stron, z jednej i z drugiej. Ja na razie nie będę tej lokacji przechodził dalej, tylko wrócimy sobie do tej małpy, bo bardzo bym chciał ją w tym odcinku załatwić. Ona jest dość ciężka, ale myślę, że powinno nam się udać. Także chodźmy do... nie głębi maszynie, tylko do zatopionej doliny i dolina Botrzwany. Jeszcze zobaczymy, czy ta staruszka nam coś powie na ten temat, że już mamy obydwa te owoce. Jest ona tutaj dalej? Jest. I co teraz nam powie? Okej. Ale tutaj widać, już nam nic więcej nie powiedzą. No i możemy iść spróbować się z tym małpim królem. Przez wielu uważanych za jednego z trudniejszych bossów. Ja się z tym zgadzam. Jest on dość ciężki, ale jest ta arena dość duża i można się troszkę tu pobawić. No ale zobaczmy, jak nam pójdzie w ogóle z nim. Gdzieś siedzi, siedzi tyłem do nas. No i co, nie pozostało nam nic innego, jak zacząć tą walkę. Jak widzicie, jest strasznie szybki ten przeciwnik. Bardzo chaotyczny. Jak widzicie, nie wiadomo, co on w ogóle robi. Jedyny punkt plus jest taki, że można tutaj naprawdę go troszkę wymijać, jako tako. Weźmy sobie na ostrza może. Dobra, weźmy sobie mocny atak właśnie teraz. Ładnie. No ten mocny atak jest bardzo pomocny na niego. Weźmy znowu mocny. Ładnie weszło. A teraz mamy chwilę czasu, żeby się trochę nie ogarnął. Oj, złapał nas. Czy to będzie śmierć? Jeszcze przeżyliśmy tak na 10 HP. Bardzo miło. Teraz on leci na nas, my sobie uciekniemy. On tutaj ma taką długą sekwencję ataków, ale jak ją skończę, to już się uspokaja. No, tutaj nas niestety znowu złapał. I tego chyba już nie przeżyliśmy, co? Niestety, ale się odrodzimy oczywiście. Dobra. No trzeba być bardzo cały czas w ruchu w tej walce tak naprawdę. Dobra, dajmy go mocnym strzałem. Tak, znowu mnie trafił, nad tym trzeba przeskoczyć. Ja nie wiem, co ja robię, że tak podskoczę, że tak podchodzę pod niego. O, teraz mamy chwilę, żeby się na nim wybić. Ja bym się wyleczył. Okej. Ładnie. Dobra. Znowu go walnijmy. Mocno, pięknie. No jak widzicie, on jest bardzo ciężkim przeciwnikiem, ale można na niego na szczęście łatwo jego ataków wymijać, bo wystarczy sobie skakać do góry. Dobra. Ja się znowu wyleczę na wszelki wypadek. A jak nas to złapało? Przecież ja podskoczyłem już nad tym. Dobra, trzeba się ewakuować. Dobra, patrzcie, znowu prawie zginęliśmy. Się znowu wyleczę oczywiście. Dajmy go mocnym atakiem. Aj, nie udało się. Dobra. Przyjmiemy sobie na granulki, może to nam coś da jeszcze. Aj, jak to się... strasznie wolno żeśmy wskoczyli i nas zaraził prawie, niedobrze. Ała. No i niestety zginęliśmy, no nie można aż tak daleko od niego odchodzić, ale widzieliście, prawie się udało. Prawie się udało, no nie było tak źle. Nic, spróbujemy jeszcze raz. Szczęście, mamy dużo wszystkiego. W sumie mogłem jakiegoś jeszcze pomoc losu, zadziałała bardzo pięknie. Mogłem sobie jakiegoś cukierka użyć. Może użyjemy tego.
żeby go tutaj więcej bić. Dobra. I lecimy od razu na niego, póki się jeszcze nie ogarnął. No to się ogarnął dość szybko akurat. Dobra, wbijmy się na niego. Oj, udało się. Już myślałem, że mnie złapał, ale na szczęście się udało jakoś z tego uciec. Ach, niestety nie trafiłem. Może teraz? Okej. Okej, znowu go mocno wzięliśmy, to weźmy go jeszcze raz. Aż się wywalił, pięknie. Ach, no tutaj niefortunnie mnie złapał, ale nic, chciałem go mocno przeatakować, to mam to swoje tak naprawdę. Rzucę go w czymś, żeby mu ta wytrzymałość spadła troszkę. O, patrzcie, jaki on jest agresywny, no weźcie tutaj się z nim walczcie. Znowu go nie trafiłem, ajajaj. No, tutaj jakąś truciznę puścił. No i nas zabił, kurczę. Szkoda wielka, no ale się niestety nie udało. No przed tym, jak on rzuca tym głazem, to trzeba uciekać. Zdaję sobie sprawę, że boss jest dość wymagający. Znowu pomoc losu, no wielkiego, wiele szczęścia mamy, tak naprawdę, póki co. Oj, nie w tą stronę kompletnie, polecieliśmy, ale dobra. Weźmy go mocnym atakiem. Dobra. Ładnie zaczęliśmy na razie tą walkę. Chociaż on też ładnie zaczął, trzeba mu przyznać. Dobra, a znowu mocno go walniemy. Pięknie, odleciał. Dobra, mamy chwilę. Znowu piernął, czy coś takiego, nie wiem co on tam zrobił, ale w każdym razie troszkę nas prawie zatruł. Okej. No i tutaj już nas zatruł, więc trzeba się ewakuować. Dobra, wyleczmy się. No i dobra, tutaj nas załatwił, no ale i tak byliśmy na końcówce życia. Tak naprawdę nic się nie stało. Okej. Mocno go znowu pociachaliśmy. On tutaj się wierzga teraz. Okej. No znowu te swoje pierdzenia dał. Dobra, ja się oczywiście wyleczę teraz. Oj, no znowu nas złapał. Czy to nas zabije? No niestety. No nad tym atakiem trzeba przelecieć. Ja nie miałem niestety teraz możliwości. Ale jak widzicie, no jest blisko. No nie jest to jakoś super wymagający przeciw... Znaczy, no jest bardzo wymagający, nie można powiedzieć, że nie. Ale myślę, że zaraz nam się uda. Taktykę robimy oczywiście tą samą. Ja tutaj nie zamierzam nic zmieniać. Czyli cukierek. I szybko do niego lecimy, zanim on się ogarnie. Okej, i jeszcze raz. Dobra, dużo nie widzę, bo nas gdzieś tutaj...
Tak, stwierdziłem, że go tutaj tak mocno przeatakuję. Chyba wyszło to na dobre w sumie. Tak się nad tym zastanowić. Jeszcze raz, jeszcze raz. No jak widzicie, można też tak mocno gładować i też to działa. No i patrzcie. No nawet jakoś to idzie. Teraz go wytrącimy z równowagi, co ciekawe. Dobra. Oj. Okej, tu mnie złapał, ale chyba było warto, bo zaraz zginie. Wyleczę się. Dobra. Spoko. Ach, trafiło nas to. Szkoda wielka. Tu też nas trafił? Naprawdę? No dobra, niech będzie. Okej, tutaj uniknęliśmy tego. Dawaj go, ciśnij. Dobrze, mamy go załatwiony. Także pięknie, o to chodziło. Także udało się, egzekucja Shinobi po walce. Że pięknie, małpka pokonana. Ale, to oczywiście jeszcze nie koniec, byłoby za łatwo. Druga faza. Tak jest, ta małpka ma drugą fazę też. I nas zabiła przerażeniem. No, powinienem od tego uciec, niestety zapomniałem o tym, że ona tak robi, więc się wskrzesimy tutaj. Także widzicie, no niestety jest i druga faza tej małpki. Ale tutaj trzeba uciec przed tym ciosem, to na pewno. Dobra. Dawajcie, uciekamy. Dobra, teraz mamy chwilę, żeby go ciachnąć, więc go ciachamy. Uciekamy, dobrze, udało się, ledwo. Na szczęście to szybko schodzi, ale mimo wszystko i tak. Dobra, walnijmy go. Dobra, trochę dostał. Dobra, uciekamy znowu, a jak widzicie, on tutaj jak nas przerazi, no to koniec. Nie będzie co zbierać. Sobie tutaj wezmę kolejnego cukierka. Dobra. Tutaj trochę się zdenerwował. Na szczęście ciągle żyjemy. A jak widzicie, no jest ciężko. O nie, nie, nie. No i niestety zginęliśmy, no zobaczcie, było tak blisko już, no. Na drugiej fazie się wywaliliśmy. A druga faza jest zdecydowanie łatwiejsza, no ale cały czas dawał ten atak, no i ciężko było coś tutaj w ogóle zrobić. No i jak widzicie, cała walka od początku, także no nie ma tego dobrego. Jeszcze patrzę, czy możemy, mamy środek uspokajający, moglibyśmy sobie wziąć na przykład zamiast tych cukierków obronnych, pójdziemy w cukierki do ataku i weźmiemy sobie właśnie... Zapomniałem w ogóle o tym ataku, że on go robi, no ale było już bardzo blisko, szkoda. Środek uspokajający. Sobie weźmiemy. No i jeszcze raz, spróbujemy. Widzicie, no już... Było bliziutko, no ale niestety. A, robimy tą samą taktykę, czyli blisko na niego siadamy, żeby on nie mógł nic zrobić w ogóle. No i tak się bawimy na razie z nim. Dobra. Oj, niestety nie doleciało, szkoda wielka.
Dobra, niech on się tutaj porzuca. Okej, znowu się rzuca, no to za małpa dzika. Okej. No i znowu trucizna tym razem weszła. Dobra, ale my jesteśmy przygotowani, się wyleczymy z tego stanu. No, a teraz się trzeba jakoś do niego dostać. O, sam podszedł. No jak nas to niby trafiło? Przepraszam bardzo. No, kłóciłbym się, że tutaj to zadziałało, ale okej, niech będzie. Coś go nie mogę trafić, naprawdę. No, tutaj też bym się zastanowił nad tym atakiem akurat, że to weszło. No ale okej. O, muszę się wyleczyć. Nie mamy już niestety leczonka, to źle skutkuje na drugą fazę, ale spróbujemy, może się uda. Aha, znowu nas to złapało, no zobaczcie, mimo że nawet nie byłem blisko tego. Ja nie, czy ja mam coś jeszcze do leczenia? No mam te leczonka małe. Dobra, zabijmy go. To chociaż tyle, jedną fazę się udało zrobić, pytanie czy nam się uda z drugą, no... Szanse zawsze są, prawda? Dobra, naszykujmy się. Nie mamy już nic do leczenia chyba, ale może coś jeszcze znajdę. Zanim tamten wstanie. Może boska trawa ewentualnie. Boska trawa chyba z tego co kojarzę tak leczyła. Dobra, no zobaczymy co z tego wyjdzie. Dawaj. Wylecz stąd, ajajaj, żem się zaciął. No i teraz mamy problem, ale no dobra. Dobra, trzeba się znowu naszkodzić na ten atak. No, leć, leć, leć. Dobra, weźmy tą boską trawę. Mamy teraz ten środek usykający. Ała. Uspokajający, przepraszam, oczywiście. No nie idzie to za dobrze, niestety. O, zabił nas, no patrzcie, no niestety. Także jeszcze jedna próba będzie. No zobaczymy, może teraz się uda. No niestety, no ta małpka troszkę robi. Ale zobaczmy, taktyka ta sama, czyli czerwony cukierek. No i się bawimy. Myślę, że szkoda, że teraz podczas tej pierwszej fazy tak dużo straciłem, no ale dobra. Okej, wierci się. Okej, jeszcze raz. I jeszcze raz. Okej, mocno teraz odleciał. A tu go ani razu nie trafiłem niestety. Szkoda wielka, ale okej.
To mnie to trafiło. Okej, wyleczmy się. Okej, on sobie tam poleciał, teraz mamy szansę go walnąć. A, tylko nie, znowu nie trafiłem, no patrzcie, no. Szkoda, że to ma taki mały zasięg. O, teraz mamy szansę. A, jednak nie mieliśmy szansy. Ała, ale mnie tutaj pięknie zciachał. Dobra, no, ciśniemy go. Zatruł nas, niestety. Ale mamy odtrutkę już. Mamy też już. Nie mamy, aha, bo sobie zjąłem cukierki, no tak. Znaczy zjąłem sobie te granulki. No dobra, będzie tak, trudno. Najpierw jak będzie potrzeba, to sobie granulki założymy. Dobra, ładnie. Mocno dostał, jeszcze raz. O, patrzcie, zabił nas na ostatniej prostej, naprawdę. O, dobra, ale teraz my się do niego przelecimy. No i pięknie, udało się. Pierwsza faza za nami, no to bierzmy się za drugą. Dobra, zrobimy sobie szybko jedną rzecz teraz. To już nam nie będzie potrzebne, więc weźmy sobie granulki. Gdzie one były? Tutaj są. Także weźmy sobie granulkę. Weźmy sobie cukierka. Dobra, no wstawaj, wstawaj, wstawaj. Dobra, uciekamy przed nim na razie. Dobra, jak widzicie, no trzeba tutaj dużo sobie poskakać na tej mapie, no ale damy radę, no. O nie, nie mam gdzie uciec. Dobrze, udało się. Weźmy sobie środek uspokajający. Dobra, uciekliśmy. Znowu się wyleczmy granulką tym razem, myślę. Dobra, ładnie. Okej, udało się. Dobra, może tutaj teraz. Uciekajmy troszkę, wyleczę się też. No i chodź tutaj, małpi strażniku, części od drugo. Ach, trafiło mnie to, naprawdę. O, rzućmy w niego też. Ach, jeszcze jeden atak. Dobra, trzeba uciekać. Szybciutko, szybciutko, dobra. Weźmy sobie znowu środek uspokajający. Weźmy sobie też granulkę. Okej, okay. Jako tako żeśmy tu z tego wyszli. Naprawdę nie jest łatwo. Okej, okay. Okej, okay, dobra. Jakoś pół życia mu zdjęliśmy już. Okej, okay, dobra. Ach, dobra, dobra, dobra. Ja się tutaj wycofam, wiecie.
Tutaj bym widział tykwę leczniczą na pewno. Się też zastanawiam nad cukierkiem. Okej, nie trafił nas. A tu już nas trafił, niestety. Dobra, tutaj jak go ładnie zablokujemy, to zobaczcie, że on upada i teraz mamy szansę go troszkę pochciachać. I jak to zrobimy, to można uciec. No i już jesteśmy bardzo blisko. Okej. Czekamy przed tym. Wow, było blisko, weźmy się, wyleczmy. W sensie, no, wiecie, uspokójmy bardziej. Bardziej niż wyleczmy, no dobra. Okej. Pięknie, i teraz mamy szansę go walnąć. Więc walnijmy go, tak, dwa razy. I odskok znowu, no nie ma co tutaj zapeszać. Trzeba na spokojnie tą walkę zrobić. O, szczególnie, że on znowu puszcza to, ale jak widzicie, że jest końcóweczka. Dobra. Ała, ała. Dobra, udało się chyba. No chyba z tego nie wstaniesz, co? Tak jest. Także mamy go, małpi strażnik pokonany. I patrzcie, co on miał w sobie. Oczywiście tego robaka. No i teraz już na pewno nie wstanie. Dzięki naszemu mieczowi został pokonany. Jakbyśmy nie mieli tego miecza, to prawdopodobnie ostrza nieśmiertelności, to prawdopodobnie nic byśmy mu tu nie zrobili w drugiej fazie. A tak, to mamy go załatwiony, przeciwnik. I dostaliśmy właśnie wspomnienia małpi, wspomnienie małpi strażnik, walki z niezwykłym przeciwnikiem, który wciąż żyje w sercu wilka. Choć małpi strażnik został pokonany, wciąż słychać jego ryk. Ponoć zarobaczone ciało jest oznaką nieumarłości. I dostaliśmy kolejne... kolejne narzędzie do protezy Shinobi, czyli smukły palec młodej kobiety. Można zamontować go w protezie, dzięki czemu stanie się jej narzędziem. Został znaleziony w brzuchu małpiego strażnika, jest częściowo strawiony. Gwiżdżącego palca do rozcieszenia dzikich zwierząt. Odpór w palcu dowodzi, że poprzedni użytkownik też stosował tę technikę. Czyli możemy po prostu denerwować dzikie zwierzęta. Także taka technika Shinobi. No i dobrze, możemy tutaj odpocząć. Na pewno pierwsze co zrobimy, to sobie wzmocnimy cechy. Nie wzmocnimy cechy, tylko zwiększymy siłę ataku dzięki wspomnieniu. No i super. Oczywiście też odpoczniemy, żeby sobie wszystko zregenerować. Fajnie, że ta pomoc losu tam parę razy zadziałała. Dzięki temu właśnie... no jakby nie straciliśmy nic i nikt nie dostał tego smoczego moru dzięki tej pomocy losu. No jak widzicie, tutaj już nic nie mamy, tam mieliśmy za posążkiem przejście dalej. No tutaj możemy też pływać, no ale niestety ciągle nie możemy nurkować, także no nie za bardzo nam się tutaj cokolwiek uda zrobić. I myślę, że to będzie tyle na dzisiaj. W następnym odcinku myślę, że sobie ruszymy już na tego bezgłowego, bo mamy dość dużo konfetti, jesteśmy dość silni, więc powinniśmy sobie dać radę. No i będziemy też kontynuować, tutaj myślę, będziemy iść w dół coraz bardziej, no i zobaczymy, co tam będzie na nas czekać. Ale to będzie tyle na dzisiaj, także dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, do następnego, zostawcie lajka, jeśli seria wam się podoba, no i trzymajcie się, na razie, hej!